Przyszłam z dwoma zeszycikami, tak jak mówi Ewa. Ja bardzo sobie wzięłam do serca to, żeby zapisywać różne rzeczy. I to, co powiedziała dzisiaj Agata o tej modlitwie wstawienniczej, o tym, żeby być w ogóle w nurcie życia, to jest właśnie to, o czym chcę też powiedzieć i co mnie wyprowadziło z pewnego błędu. Dzisiaj właśnie tak myślałam sobie o tym, co to jest modlitwa, co zrobiła modlitwa wstawiennicza w moim życiu. I pomyślałam sobie, że tak jak krew, jesteśmy wszyscy podłączeni do krwiobiegu Jezusa Chrystusa. I krew niesie pożyteczne składniki do tego, żeby zbudować swoje ciało. I gdy byliśmy jechaliśmy właśnie na ślub Matyldy i Konrada, mijaliśmy taki pałac i Sławek przypomniał sobie, jak kiedyś Artur mówił o tym, że tam mieszkała jakaś taka pani, która mówiła swojemu synowi czy wnukowi, że co jakiś czas przejeżdża tędy złota kareta i bądź gotowy, żeby do niej wsiąść. I pomyślałam sobie, że w ogóle to łapanie tych przydatnych rzeczy z tego krwiobiegu, to jest tak, jak wsiąść do takiej karety. I postaram wam się powiedzieć, co ja złapałam i z czego wyszłam. To było w kwietniu. Wiozłam Madzie i jej córeczkę Lili tutaj. Byłam umówiona na spotkanie z Arturem, ona też tutaj szła na spotkanie. I słuchajcie, mamy 40 minut tutaj drogi, jeśli nie ma korków, i przez 40 minut słuchałam przepięknych słów, które Madzia uwalniała w stosunku do Lili. Mówiła, jak ona jest cudowna. No zobacz, w ogóle ona wszystko wie, ona wszystko rozumie. Ona jest przecudowna, ona jest kochana, jaka jest przepiękna. I wiecie, w pewnym momencie ja zobaczyłam, że drażni mnie to. Że zaczęło mnie to drażnić. I już na rozmowie z Arturem, tak na koniec, powiedziałam mu to, co było w moich myślach. I on powiedział, to jest zazdrość. I w pierwszej chwili podważyłam to w sobie i mówię, zazdrość, ja zazdrosna o malutką dziewczynkę, słodką i w ogóle. I zaczęłam o tym myśleć. I Artur też powiedział, to jest w ogóle symptom niskiego poczucia własnej wartości. Następnego dnia rano, w ogóle tego samego dnia powiedziałam, nie chcę tego mieć, tak? Następnego dnia rano wstałam i pierwsze co zrobiłam po poddaniu swoich myśli, emocji, po prostu wybaczyłam swoim rodzicom. W ogóle nie wiązało się to z żadnymi emocjami. Z żadnymi. W ogóle nic mi się nie podniosło. Zaczęłam, nawet próbowałam sobie proklamować te słowa, które słyszałam od Madzi w stosunku do siebie. Jaka to jestem słodka, miła, wspaniała, kochana i tak dalej. Nic nie było, żadnych emocji. W ogóle wewnątrz mnie brzmiało to jak głupota. Pobiegłam sobie na bieg. No, to moja komora taka. I Duch Święty zaczął mi przypominać, że jak ja się urodziłam, to nie byłam radością, ale byłam problemem. Byłam problemem dla moich rodziców, bo byłam nieplanowanym dzieckiem. Przeze mnie związali się. Postanowili, że się zwiążą i że się pojawią na świecie. I zaczęłam widzieć różne obrazy. Jak cały czas ja, znaczy odczuwając to nastawienie, po prostu nauczyłam się nie przeszkadzać. Nauczyłam się nie przeszkadzać i nauczyłam się nie zajmować swoją osobą moich rodziców i otoczenia. I Duch Święty mi przypomniał też moje pierwsze wspomnienie jako dziecko. To w ogóle no, niesłychane, że mam wspomnienie sprzed ukończenia pierwszego roku. Jak w ogóle obserwuję za zasłonki telewizji, bo moje łóżeczko było zasłonką zasłonięte i z ukrycia.
byleby właśnie nie przeszkadzać. I słuchajcie, zobaczyłam, jak ten motyw w ogóle powtarzał się w moim życiu. Za każdym razem, jak bałam się konfrontacji, jak też bałam się w ogóle pokazać swojej osoby, nauczyłam się nie przeszkadzać. Jeszcze raz, biegnąc, po prostu na głos zaczęłam to łamać. Nie miało to w ogóle żadnego emocjonalnego wpływu na mnie, tak? Jest środa, wieczór, modlitwa stanowicza. I podczas tej modlitwy Agatka powiedziała coś takiego: być może potrzebujesz przeżyć coś ze swojego dzieciństwa. To mnie uderzyło. Zaczęłam wypisywać pewne słowa, których nigdy w dzieciństwie nie słyszałam. Jeszcze wtedy nie było przeżycia. Nie było jeszcze wtedy przeżycia. Przyniosłam tutaj swój dzienniczek, który zawsze przynoszę też na modlitwę stawienniczą. Tutaj mam proklamację. I ja od dawna proklamuję, kim jestem w Chrystusie. Ale zobaczcie, taka mała rzecz, wydawałoby się, taka mała rzecz dotycząca jakby życia w ciele, tak? Może podciąć nogi. Co z tego, że ja proklamuję, że jestem potężna w Chrystusie, że jestem postawiona ponad naziemską władzą, zwierzchnością, panowaniem i w ogóle mówię o tych dużych klockach, tak? Jak nie przechodzi mi przez gardło, że jestem słodka, kochana i że mi się uda, tak? I że wszystko, co robię, to jest dobre i tak dalej. I zaczęłam sobie wypisywać chciana, wyczekiwana, milutka, kochana, zachwycająca, niesamowita, śliczna, rozkoszna, milusia, zabawna, słodziak, bystra, mądra, wiecie, wszystkie słowa, które nigdy nie padły w moim dzieciństwie. Tak sobie ogłaszałam to w czwartek, piątek, sobotę. W piątek na ewangelizacji przyszedł atak. Słuchajcie, rozmawiam z dziewczyną. Tam była jak taka watarka dzieciaków, nie? Rozmawiam z dziewczynką. Widzę, że moje słowa w ogóle docieram do niej, dotykają jej. I nagle taki rozbrykany chłopaczek mówi: ha, nie masz zęba. Nie? I wiecie co? Ja w ogóle z tego wszystkiego, z tego poniżenia wcześniej właśnie w dzieciństwie, w ogóle najbardziej się bałam takiej sytuacji, że ktoś w ogóle zobaczy, zauważy to, że mam przerwę między zębami. Bo w ogóle do tego wszystkiego, do tego całego niskiego poczucia własnej wartości doszło jeszcze to. I zawsze miałam taką postawę, dlaczego to ja, dlaczego to mnie spotkało i w ogóle dlaczego, tak? Jeszcze do tego wszystkiego. Ja oczywiście nie byłam świadoma, że działo się bezprawie, bo jeżeli z dziecka się ktoś nie cieszy i go nie podnosi, w ogóle nie obdarza go zachwytem to po prostu to jest bezprawie. I ja tego jeszcze wtedy nie odczułam. W piątek, sobotę nie odczułam. Niedziela. Znowu pada poselstwo. Znowu chyba Agatka mówi o doświadczeniu, żeby przeżyć, żeby przeżyć. I ja wychodzę do modlitwy. Artur mówi o głębszym przeżyciu Boga, tak? Kto chce głębiej przeżywać Boga, niech wyjdzie. I położył rękę na mojej głowie i powiedział: bliski kontakt. I we mnie coś pękło. Następnego dnia przygotowywałam się, Wasia naraliła mi taką dziennikarkę, wywiad miałam i miałam przynieść zdjęcia z dzieciństwa na ten wywiad. I zaczęłam sobie grzebać w albumach i wyciągać te zdjęcia. I zaczęłam patrzeć na taką pucołowatą dziewczynkę, nie? I odkryłam, że ja nie mam dla niej w ogóle sympatii. Że ja w ogóle nie myślę sobie, że ona zasługiwała na coś więcej niż miała. Nie? Że zasługiwała na zachwyt, na miłość, na... No mam to wszystko, nie? I
wtedy pojawiło się przeżywanie. Tak? Bo ja w ogóle musiałam wejść w ten moment swojego życia i przyznać, że rzeczywiście to, co się działo, to, że byłam otoczona chłodem emocjonalnym, to było bezprawie. Ja poczułam bardzo duży sprzeciw wobec tego. I w tym momencie dopiero jakby to, że powtórzyłam, że wybaczam moim rodzicom, to dopiero wtedy miało wartość w ogóle, bo wtedy pojawiła się cena. Tam, gdzie jest przeżycie, tam jest cena. No właśnie. Amen.